11 września 2018 roku na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gniewomierzu w gminie Legnickie Pole po 3 latach wytężonej ciężkiej pracy uroczyście otwarto Centrum Logistyczne Grupy Ritex. W tej nowo otwartej firmie już dziś znalazło zatrudnienie 30 osób. Do końca roku będzie to liczba 50 pracowników. Docelowo zaś pracować będzie tam 100-osobowa załoga. Z ludźmi ramię w ramię logistyką, ochroną obiektu, magazynowaniem, transportem i wieloma innymi obowiązkami zajmą się roboty, latające drony. Polak potrafi. Mimo braku dotacji unijnej, mimo braku kapitału zagranicznego i finansowania zewnętrznego, wykonaliśmy inwestycję wartą 35 milionów. Jesteśmy operatorem logistycznym, zajmujemy się bardzo szeroko pojętym transportem, magazynowaniem, dystrybucją, praktycznie wszystkim, co się wiąże z nowoczesną logistyką. To jest dopiero początek ciężkiej i mozolnej pracy, która czeka cały nasz zespół, aby podtrzymać wypracowaną pozycję, renomę, jaką przez ileś lat firma Ritex sobie wypracowała. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to dominująca liczba zagranicznych inwestorów. Polska firma i jej polski kapitał może być jedynie dumą nie tylko dla właścicieli, ale również dla samej strefy i lokalnych samorządów. To jest świetny przykład dla wszystkich firm z kapitałem polskim, jak skutecznie można konkurować na globalnym rynku, jak skutecznie można uzyskiwać pomoc publiczną. Gmina Legnickie Pole jest bardzo otwarta na inwestorów. Jest to kolejna firma, która w tym roku otwiera swój zakład na terenie gminy Legnickie Pole. Płacąc podatki, pozwalamy na to, żeby gmina Legnickie Pole się rozwijała, spełniała swoje oczekiwania. Cieszę się, że w krótkim czasie ten zakład został tutaj wybudowany z dużym rozmachem i myślę, że to nie koniec pomysłów inwestycyjnych firmy Ritex na naszym terenie. Dzisiaj jesteśmy na otwarciu potężnej firmy, co ważne, firmy z polskim kapitałem. To daje nowe miejsca pracy przede wszystkim, nowe wpływy do budżetu z podatków różnych i to jest szansa rozwoju gminy. Zatrudniamy pracowników, którzy nie są tylko pracownikami fizycznymi, tylko zatrudniamy młodych ludzi, którzy znają języki obce. Ich kreatywność pozwoli na to, że nie będą musieli wyjeżdżać do okolicznych dużych miast. Te gminy, które mają takie piękne tereny inwestycyjne blisko dróg komunikacyjnych, dobrego usytuowania, zyskują na tym bardzo dużo i to jest taki bodziec do rozwoju gminy. Roboty transportujące towar z regałów, a w przyszłości w przestrzeni latający magazynierzy, którzy przyspieszą logistykę i będą pełnić funkcję ochrony obiektu, latające drony, maszyny wspierające pracę ludzkiej załogi. Jeszcze kilka lat temu taka wizja byłaby fantazją. Mamy wysokie regały, trudno dostępne, to zajmuje czas, pracę człowieka, maszyna sprawnie skanuje kody. My pracujemy nad misjami autonomicznymi, czyli zdalnymi, które będą oparte na algorytmie, na zaplanowanej wcześniej drodze. Taki dron będzie sobie sam latał między regałami, aż skończy mu się bateria. Proszę sobie wyobrazić mgłę, śnieg czy noc, gdzie taki dron uzupełnia stacjonarną ochronę i lata wokół obiektu. Ujmujące jest to, że to jest firma, która ma wizję i która ją realizuje. To jest niesamowite. Firma
Firma Ritex jest też partnerem nie tylko dla lokalnych i polskich jednostek. Współpracę z tym innowacyjnym przedsiębiorstwem docenia BVL, Federalne Stowarzyszenie Logistyki w Bremen w Niemczech. Ritex jest naszym członkiem, to oznacza, że razem współpracujemy. Dziś jestem tu zaproszony, by przedstawić organizację BVL. Ritex odwiedza też nas podczas naszych prezentacji. W konsekwencji to, co robi Ritex, jest też naszym celem, by jako jednolite logistyczne przedsięwzięcie pracować razem z innymi firmami i organizacjami. W konsekwencji Ritex też to robi. Jego partnerzy chcą z nami współpracować na globalnym rynku. Tak powinno się robić w przyszłości, tej cyfrowej przyszłości. To jest bardzo ważne. Nowoczesne centrum Ritex pełni funkcję wielkiego laboratorium. Tam testowane i udoskonalane są oprogramowania latających robotów. Dziś na powierzchni 3,5 hektara Ritex ulokował pięciokondygnacyjną przestrzeń, dającą w sumie 20 tysięcy metrów kwadratowych. Docelowo na terenie firmy jest też chłodnia o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Ostatecznie parking ma być do dyspozycji 100 ciężarówek. Można powiedzieć, że to ultranowoczesne centrum logistyczne wyrosło z myśli Polak potrafi i może być dumą nie tylko właścicieli.